Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Teatr Scena Tajemnic przy Kościele Najświętszej Marii Panny zaprasza na Jasełkę z Królewną. Przenosimy się teraz do pierwszego wieku naszej ery, nowej ery, której początek to narodziny Jezusa Chrystusa, zapowiadające pełnię czasu, spełnienie wszystkich proroctw. Na Dalekim Wschodzie nauka szybko się rozwijała. Uczeni mędrcy poszukiwali prawdy o otaczającym świecie. Takimi uczonymi byli Kasper, Melchior i Baltazar, królowie państw. Kasper! Melchior! Chodźcie! Zobaczyłem gwiazdę niezwykłej jasności! Zobaczcie sami! A ja poszukam w pismach proroków, co to oznacza. Dobrze, Baltazarze. O cudo! Tak pięknej gwiazdy jeszcze nie widziałem. Zobacz, Melchiorze. Faktycznie. Faktycznie. Mam! Prorok napisał, że pojawienie się takiej gwiazdy będzie oznaczało narodzenia w ziemi żydowskiej Mesjasza Króla, Pana nad Panem. Słuchajcie, jeśli nam zostało dane odkryć tą wspaniałą gwiazdę, to myślę, że tu wkroczyło niebo, a nas mędrców chce zmobilizować, abyśmy tą tajemnicę jako uczeni do końca wyjaśnili, a jako królowie złożyli hołd Mesjaszowi. Jasne, niech każdy przygotuje dary, wielbłądy i w drogę ruszajmy. Jak postanowili, tak zrobili. Przygotowali dary, całą wyprawę i do ziemi żydowskiej wyruszyli. W tym czasie w stolicy państwa żydowskiego, Jerozolimie, panował król Herod. Się urodzić królem w moim królestwie.
na wschodzie wschodzącą gwiazdę niespotykanej jasności, której pojawienie przepowiadali prorocy. Miała zapowiedzieć króla królów z domu Jakuba dla całego Izraela. Rozpytywaliśmy, ale nikt nic nie słyszał. Czyżbyś narodzenie nowego władcy ukrywał przed ludem? Nic podobnego! Zapewniam was, że ostatnio nie narodził mi się żaden chłopiec. A mój syn pierworodny ma już kilkanaście lat. O nie. O nie. Gwiazda pokazała się w tym roku. To dziecię musi być maleńkie. Dziwne. Ale gdy zbliżaliśmy się do Jerozolimy, prowadząca nas gwiazda skryła się za chmurami. Jesteście po prostu zmęczeni drogą. Każe zastawić stoły wybornym jadłem. Idźcie się posilić troszeczkę i odpocząć. Żołnierzu, przyprowadź mi tu zaraz uczonych w piśmie. Kapłanów. Coś mi się przypomina, że kiedyś opowiadali mi o jakimś Mesjaszu. Nie daj się! Chcą ci zabrać królestwo, a kto może rządzić lepiej? Musisz być przebiegły, masz władzę, pieniądze, wojsko, służbę, osoby znakomite w całym państwie cię uwielbiają, a i w ogóle jesteś najmądrzejszy. Kto tu się odzywa? Widzieliście tu kogoś? Coś takiego. Nie będę owijał w bawełnę. Potrzeba mi ścisłej informacji. Tylko nie kręćcie mi czasami o jakiejś dziewicy panience, albo Egipcie, czy Emanuelu. Konkretnie i jak najdokładniej, gdzie miał się narodzić Mesjasz? Betlejem Judzkim, bo tak napisał prorok. A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najbliższe spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Drugie pytanie brzmi. Kiedy to niby ma nastąpić? Tego nie wiemy. Podobno przy pełni czasów. Audiencja skończona. Żołnierzu, sprowadź mi teraz tych mędrców. Chciałbym was jeszcze zapytać i ugościć, ale pewnie wolicie iść poszukiwać gwiazdę, która was tu przyprowadziła. Właśnie sami się martwimy, bo jak mówiliśmy, przed Jerozolimą gwiazda się skryła. Nie wiemy, gdzie iść dalej. Idźcie według naszych drogowskazów na południe. To Betlejem. Udajcie się tam i wypytajcie. Wypytajcie starannie o to dziecię. A gdy je znajdziecie, donieście mi, żebym ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Postaramy się odnaleźć.
pokazanie dalszej drogi. Jeśli pozwolisz, zaraz ruszamy. Będzie świata. Tak, ludzie, to nie ma
dziecko odszukali i Pana nad swymi królestwami w nim uznali, a mnie, Heroda potężnego, zaniedbali. O nie, a tak mi się ukłaniali. W ogóle z mojego jadła jedli i informacji korzystali. Nie, nie zapewniam was, mnie nie wykiwali. Mam przecież władzę i wojsko gotowe. Najwyżej sięgnę po czyjąś głowę. Brawo! Brawo, roztropnie! Innego rozwiązania nie mamy. Teraz na dyspozycję czekamy. Słuchaj uważnie. Państwo zagrożone. Weź wojsko. Już widzę Betlejem otoczone. Zbierzesz chłopców do lat dwóch. Jak już będą wszystkie domy sprawdzone, wyrżniesz, nawet przy matkach. Potężnemu władcy wszystko jest dozwolone. Zaraz twoje zarządzenie wykonamy, bo własnego rozumu nie używamy. Krzyk usłyszano w ramach. Płacz. Te zwie
cofnę się, smak! O Boże, Boże, władzę przyjmiesz i już ci ją całą daję! Thank you.